Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dawno nie było żadnych, o żadnych programach, to dzisiaj będzie o wirtualizacji troszeczkę, a dokładnie o nowej wersji VirtualBoxa. VirtualBox 7.1 beta się ukazał no ponad tydzień temu, dobry, ponad tydzień temu. Dzisiaj go sobie zobaczycie oczywiście, żeby sprzęt na Ubuntu. Dlaczego na Ubuntu? W pierwszej chwili szukałem tego na Endeavor OS. -ie. I niestety nie ma ani w repozytorach Endeavora, ani Archa, ani AUR, tego po prostu nie ma. Jest tylko jako RPM, jest jako deb dla Debiana, albo dla Ubuntu. Wybrałem 24.04 Ubuntu, na tym to postawiłem i to sobie dzisiaj zobaczycie jak to pracuje, jak się zachowuje, jak wygląda. Zapraszam na film. Jesteśmy na żebym sprzęcie, tak jak mówiłem, Ubuntu 24.04 Lity S y, X11, dlatego że na Waylandzie tu się cuda dzieją. Cuda się dzieją, dlatego że jest tutaj, znaczy jest tutaj. E, mamy tutaj Nvidia i sterowniki 530, która na Waylandzie chodzi dramatycznie. Tramat jest po prostu. Tu się wszystko wiesza. Natomiast na X11 chodzi bardzo ładnie. 550 mi się po prostu nie chciało tutaj instalować. Bo to trzeba PPA dodawać i pierdzielić. No nie, bawimy się w oryginał. Jak oryginał, to oryginał. Pięknie jeszcze sobie się przydało wam pokazać tą info o tym VirtualBoxie tekstowo, przynajmniej tak. Co to jest zmienione? Przede wszystkim zmienili GUI. Zmieniony jest wygląd całego programu i to dość grubo jest zmienione. Fajnie to wygląda. Jest taki podział na eksperta, niezawansowanego przy okazji. Dużo rzeczy jest związanych z OCI, ja się tym nie zajmuję, nie znam tematu, jeżeli chodzi o chmury, przyniesienie maszyny wirtualnej w chmurze, nie mam konta w ogóle, jeżeli chodzi o takie, takie zabawy. Więc OCI u mnie nie zobaczycie, możecie sobie na co o tym poczytać, powiem to tak. Za chmurą mamy tutaj zmienione troszeczkę rzeczy sieciowe, tak? czyli tam dodane obsługa IPv6, to już dla bardziej zaawansowanych rzeczy, użytkowników przepraszam. No, i tutaj coś na, dla macOS'a ARMA jest zrobiona wirtualizacja RM, tak? No, tak to wygląda. No, co poza tym niewiele. Teoretycznie jest dodana obsługa Waylanda, ale ja tak jak mówię, tutaj na Ubuntu tego się przetestować za bardzo nie da kopiowania między hostem a maszyną wirtualną. Chodzi o udostępnienie schowka, tak? Tak to więcej wygląda. Teoretycznie poprawione trochę EFI i de facto to, jeżeli chodzi o nowości, to, to tyle. O właśnie, a propos OCI, to możecie sobie też poczytać tutaj na stronie Oratla. Jak to pobrać z tego linku? Z tego linku pobieramy sobie tutaj wersję. Jeżeli macie Ubuntu, no to wiadomo odpowiednio. 20, 22, znaczy 20.04, 22.04 i 24.04. Ewentualnie dla Debiana, no. Tutaj wszystko jest ładnie opisane. Są wersje również dla Fedorki 35, 36, 40 i teoretycznie dla OpenSUSE 15.3, czyli dla pewnie dla Lipa. No i Authbleit pewnie ma, może u siebie. Do tego oczywiście możemy pobrać sobie tutaj extension packi i tak dalej, które mogą być potrzebne plus Virtual y, VBox Guest Edition, czyli dodatki gościa wersji najnowszej 7.1 beta. To wszystko sobie pobieramy. Jak sobie pobierzemy to na przykład w Ubuntu, ja się tutaj nie bawiłem żadne dodawanie jakichś specjalnych programów GUI. Po prostu wchodzicie sobie tutaj, tak, wchodzicie do tego katalogu, gdzie, gdzie to sobie, gdzie to cudo pobraliście. No ja mam pobrane w TR-kach na akurat, na akurat, no ale ok, mam tutaj pobrane parę rzeczy. Otwórz terminalu, bla, bla, bla. Dlaczego tak? Bo jest mi po prostu wygodniej. No, no to, to, to naprawdę wszystko. ls-al, dobra, co my tu mamy? deba, jak instalować stąd deba prosto, P sudo apt install e, tak, tak i to będzie VBOX, VirtualBox virtual się to będzie nazywało, tak, e, 7,1 tak dokładnie zaznaczamy, klikamy, wpisujemy hasło, on to sobie sam zainstaluje, nie trzeba tu żadnych cudów robić, dodatkowych powiem to tak, ani kernel headers, ani innych dziwnych rzeczy przed uruchomieniem warto sobie zrobić coś takiego jak gdzie to tu jest? Nie to. sudo user mod-ag vbox users, czyli dodanie użytkownika, w tym przypadku SL do grupy vbox users. Jest to wymagane do działania tego sprzętu. Słuchajcie i co robimy potem? O, potem oczywiście wylogowanie, zalogowanie powrotne, żeby to nam, że tak powiem, załapało. Jak już to mamy elegancko, to sobie tutaj przychodzimy i odpalamy. Możemy odpalić to z konsoli zawsze. No OK, logo się zmieniło. Logo im się tak, że zmieniło, to mówię od razu. Ja to sobie postawiłem maszynkę, testował. I ten. Na dzień dobry informacja o tym, że jest to beta, tur, również informacja, że jest to beta. Szkoda, że to się ciągle pojawia, bo mnie to tylko wkurza, szczerze mówiąc. I teraz tak, zobaczmy sobie po kolei. Wygląda to dużo ładniej, powiem to tak. Nie tak, nie tak mm, sztywno, jak to wyglądało kiedyś, nie? Jest, 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 jest ładniej. Może nie jest to zbyt przejrzyście, chociaż to jest dalej beta, więc może się to jeszcze zmieni. De facto widzicie, że mamy tu albo basic, to o co mówiłem, czyli tyle rzeczy, albo expert. Standardowo nam się w basic odpala update, language, bla bla bla, takie rzeczy. Na ekspercie mamy trochę tego więcej. Ustawienia to są identyczne, jeżeli chodzi o menu i takie rzeczy w narzędziach jest dokładnie to samo, tuż też nic nowego nie ma. Tworzenie maszyny jak wygląda w ten sposób jest to teraz zrobione. Wpisujemy sobie dowolną nazwę, katalog jakiś chcemy, tak? Wybieramy oczywiście tutaj różne rzeczy i przy MacOSie bodajże mamy takie, takie do wyboru, nie wiem czy to było przedtem, czy nie. Ja rzadko używam VirtualBoxa, nie jest tak bardzo potrzebny, mam żywy sprzęt. No ale, ale ten, ewentualnie odr, bla, bla bla. Tak to się nam tutaj prezentuje w tej Jeżeli chwili. Jeżeli chodzi o Internet install, czyli możemy instalować sobie tam standardowo X copy na przykład, nie? Czy tam w chmurze, czy gdzieś. W ten sposób możemy. Nienadzorowana to się bodajże nazywa aktualizacja, nie? Znaczy instalacja. Hardware, no to kurczę standard w sumie taki, nie. No, możemy sobie tak wybrać, nie wiem, tam. Niech będzie tyle, plus parę procesorów, bla bla bla, bla bla, bla. disk, miejsce, dy, zajętość, bla bla bla, no i de to jest nie? Jeżeli chodzi o ustawienia, same maszynki, to wygląda nam to w ten sposób. Co prawda, jak sobie damy na pełny ekran, to, to wtedy jest tak, no, przewija nam po prostu, nie? No, troszeczkę ładniej to wygląda, nie, nie, tak, nie tak starożytnie jak było kiedyś funkcje są teoretycznie z tego co ja widzę dokładnie takie same. Nie ma takich olbrzymich, olbrzymich zmian. Reszta PAY i tak dalej, wszystko można ładnie sobie ustawić. Hmm, oczywiście MYK tutaj z pamięcią wideo jest standardowy, bo normalnie macie tylko 128, tak? Cała reszta jest identyczna praktycznie. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o karty sieciowe, czyli tutaj przy network, oddajmy sobie, żeby było ładnie. Mam tutaj proszę Cloud Network Experimental, możemy sobie tutaj wybrać co tutaj sieć nad, no i tutaj teoretycznie mamy jakieś zabawy z tym z IPv6 jeżeli też potrzebuje to może sobie tutaj to włączyć reszta to samo teraz jeżeli chodzi o całą resztę przejrzymy sobie jeszcze na gdzie to to było w narzędziach nie tu, tylko w narzędziach, dajmy sobie tutaj narzędzia, no i mamy wiadomo rozszerzenia. Nośniki oczywiście, jak widać, jest dokładnie to samo, nie, z rzeczy sieciowych, tu pewnie będzie zmianka, tak, albo na nacie, tutaj stwórz, tu sobie to zedytujmy, przekierowanie portów i PV6, tego chyba wcześniej nie było, nie? Tak jak mówię, enable IPv6, jeżeli ktoś potrzebuje do, do jakichś tam testów i tego rodzaju rzeczy, albo połączenia, nie wiem, przez, do innych hostów, to może sobie z tego skorzystać. To samo cloud, jak najbardziej Coś to ogarnia, to można sobie to e, ładnie ustawić. Kolejny temat, chmura, której oczywiście nie ma, bo, bo, bo ja nie używam, pomoc, próbuj. No i tu trzeba się logować, podawać kartę i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, nie? Teoretycznie eBay bez jest spadnie, ale kartę na pewno trzeba podać, jakby co? Co my tu jeszcze teoretycznie mamy do tego? Activity. Tak, mamy Aktivity, to ja sobie odpalę tą maszynkę moją na przykład. No, przy okazji się logo, zmieniło? Tak, jak tu Endebora postawiłem. Niech sobie ładnie tutaj nam działa w tle, powiem w ten sposób. Narzędzie Activity działa, działa, jest test i tak to nam pokazuje w tej chwili. Szczerze mówiąc, nie wiem, ja tego nigdy praktycznie nie używałem, jak, jak korzystam z VirtualBoxa. Nigdy mi to nie było potrzebne. Do, do, do przyjemności i życia powiem to tak. Jeżeli ktoś ma kilkadziesiąt albo kilkaset serwerów chmurowych, albo jakichś tam instancji VPN albo coś, znaczy nie VPN, tylko tych VPS-ów, przepraszam, serwerów prywatnych, to, to będzie mógł sobie tutaj pewnie w liście powybierać, jak to się prezentuje, nie? No a na razie mamy to zrobione tak. Kolumny, bla bla bla, VM Activity ewentualnie możemy sobie przełączyć, nie? Teoretycznie chyba to też zostało trochę zmienione. Tu możemy sobie jakieś rzeczy jeszcze powybierać, ustawienia ewentualnie, a ustawienia to są dokładnie te same. To nam tutaj akurat nic nie zmieni. No, przy okazji nam się tutaj już odpaliło, to, to, to cudo nam się odpaliło, tak, dajmy sobie pełny ekran teoretycznie. E Tadam. No, no działa, nie? Działa bez najmniejszego problemu. To jest chyba na, na nowym jądrze zresztą. Zobaczmy sobie jąderko. 696. Tak, 696 tutaj się znajduje. Dobra, nie tak Wy, wyłączmy to. Nie będzie mi to do niczego w tej chwili już potrzebne, nie? No działa, działa. Jak, czy, jak to dłużej działa nie mam pojęcia, że to jest beta, no to na produkcję to wiadomo, że to, to nie jest najlepszy pomysł, nie? W każdym razie, no, z zewnątrz dla zwykłego użytkownika takie odświeżenie, trochę dodali i de facto tyle. Natomiast dla bardziej zaawansowanych ludziów, użytkowników i tak dalej, pewnie to jest trochę więcej ogarnięcia i będą się z tego wydania cieszyć. Podobno chodzi trochę lepiej, ma mniej błędów i tak dalej, ale nie ma jakichś wielkich zmian w OpenGL u i nie wiadomo tam innych, innych rzeczach. No jest różnica jeżeli chodzi o obsługę tam macOSa i Arma ogólnie, tak. Tak to się mniej więcej prezentuje. Słuchajcie, kończymy, bo to, to nie ma być długi film, to, to nie może być długi film, bo to, to dużo rzeczy tutaj się nie pokaże, powiem to tak. Ja kiedyś ogarniałem VirtualBoxa, jest film na kanale pokazane, jak to skonfigurować od zera, co, która funkcja jest do czego. Było to kilka lat temu, ale to się naprawdę nie zmienia, więc możecie spokojnie sobie ten filmik jeszcze raz oglądnąć. I poza, poza, tak jak mówię, wyglądem i paroma więcej opcjami, to jest dokładnie rzecz praktycznie ta sama. Tak, no, tak to wygląda. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale już niedługo. Krótko pozdrawiam. Dzięki za każde wsparcie, łapki, ogarnięcia i tym podobne rzeczy. Trzymajcie się, po, cześć.